Włochy wciągną. Po Australii, Chile, Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech i Słowacji w końcu przyszedł czas na Polskę. Jest to ogromny sukces dla nas, dla naszego świata lotniczego w Polsce. My możemy się pokazać, że potrafimy. No i staramy się zrobić to tak, aby reklamować nasz kraj, nasz Wrocław. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć pod wiszeńskim niebem taką właśnie imprezę, która myślę przy tak wspaniałej oprawie, która umożliwia śledzenie tego również w internecie, znajdzie wielu, wielu oglądaczy. Do rywalizacji stanęło blisko 20 zawodników, którymi są piloci ze światowej czołówki. Wykorzystując najszybsze szybowce wyścigowe, każdego dnia pokonują trasy liczące nawet 400 km. Przed startem w mistrzostwach zawodnicy nie mieli czasu na odpoczynek, bo jak sami podkreślają, szkolą się przez cały czas. To jest stałe rozwiązywanie jakichś problemów, gdzie jest najlepsza pogoda, w którym miejsce pod chmurę wlecieć, którą chmurę ominąć. I to są rzeczy, których się pilot cały czas uczy. I chcą wypaść jak najlepiej, bo jest o co walczyć. Są to zawody kwalifikacyjne, z których dwóch najlepszych pilotów może pojechać do Chile, więc stawka jest bardzo wysoka. Mimo że szybowce, którymi kierują zawodnicy, latają z prędkościami sięgającymi 300 km na godzinę, to organizatorzy mistrzostw zapewniają, że to bezpieczny sport, nad którym pieczę sprawuje Światowa Federacja Sportów Powietrznych. Chociażby ta liczba zawodników, 20 jednocześnie na starcie, ze względów bezpieczeństwa właśnie nie może być większa. To jest ten maks, ponieważ te wytyczne są bardzo restrykcyjne. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Echo 24, Piotr Błachut.